Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony, Rafał z Detailing Ozon Mat Płock. Jak widzicie na tle gąbeczek Optimum, tak naprawdę do systemu Optimum, bo są to gąbki najprawdopodobniej Lake Country. Jak widzicie, czarna, niebieska, czerwona, to są nóweczki. Tu macie jakiegoś podruba, cena też jest adekwatna i ręcznik Zerda Mikrofibra. Bardzo dobry, sztosowy ręcznik, polecam go. Słuchajcie, jak widzicie, te gąbeczki to są gąbki, które ja używam do systemu z Optimum, Optimum No Rinse. Pokażę szamponik. Jak widzicie, system jest mniej więcej tak wyglądający. Kręcone z łapy, bez jakiegoś dodatkowego scenariusza. Mamy tu nową formułę. Optimum No Rinse, No Rinse Wash and Shine jest najbardziej zaawansowanym systemem mycia samochodów, który wymaga tylko jednego niepełnego wiaderka. Rzeczywiście tak jest, wody do umycia całego auta. No Rinse Wash Shine nie wymaga spłukiwania, ponieważ nie zawierają pieniących się środków. No i opakowania, jakie tutaj macie, są dostępne to 236, 950 i 3,8 litra. Ja mam to 3,8 litra. Najbardziej tak naprawdę ekonomiczne opakowanie. Może na początku dość drogo, dość sporo to wychodzi, ale ogólnie w ogólnym rozrachunku wychodzi najtaniej i najwięcej starcza. 3,8 litra, 30 ml, 35 na 8, 30 ml na 8 litrów wody, 35 ml ja leję na 10, 10,5 litra wody, temperatury około 30 stopni. Pokażę Wam zaraz pirometrem, jaka temperatura wody. Pokażę Wam, jak wygląda umyte auto po... Jak wy byście pojechali na bezdotyk, by było jeszcze gorszym stanie, natomiast czarne obnaży nam wszystko. Pokażę Wam, jak skuteczny jest ten system. Została tak naprawdę nałożona tylko piana aktywna, super shine'a, tak? Zaraz Wam pokażę dokładnie jaka. Nie super shine'a, a shiny garage. Ta piana została nałożona. Auto zacząłem myć około 15, bo jeszcze kółeczka zrobiłem. No i pokażę Wam. Ale tak trzy słowa natomiast na temat gąbek. W ogóle ogólnie gąbek w sumie jest 5 rodzajów. Jest jeszcze Gold gąbka i Ivan robi również gąbkę z takimi trójkątnymi wycięciami. Pokazał, nie robi, a może pokazał i niby ona lepiej leży w dłoni, natomiast jest to ta sama gąbka. W tej chwili ogólnie dostępne są te gąbki. Czarna gąbka najbardziej miękka, miękciejsza jeszcze od czerwonej. Ona od razu od samego początku jest super tak naprawdę do mycia. Niebieska miała problem, bo ona musiała troszeczkę się pomoczyć lub trzeba było ją generalnie wcześniej sobie namoczyć z półtorej godziny we wiaderku i ona zmiękła i super ciągnęła i była też miękka. Natomiast ci, którzy ją użytkowali pierwszy raz, ona w rękach wydawała im się, że jest zbyt twarda w stosunku co do czerwonej, ci co mieli. Czarna, mówię, spokojnie Wam zrobi 12 tysięcy myć. Ja tą czerwoną umyłem, którą Wam pokażę w wiaderku, 2000 razy i nie ma wielkiego tak naprawdę zniszczenia. Ona mięknie, za każdym razem ona Wam mięknie. Natomiast jaki jest system tak naprawdę, jakie zalety są tego systemu z No Rinse? A mianowicie takie, że za każdym razem, kiedy myjecie te auto, macie wrażenie, że te auto się jeszcze lepiej domywa. I tak jest naprawdę. Poza tym szybkość i skuteczność. Gąbką nie porysujecie, jeżeli będzie w tym zestawieniu. Gąbka, w tej chwili ta czarna, bo tak pokazuje bez sensu trochę. Czarna gąbka, ogólnie dostępna i bardzo dobra. Na KDNA znajdziecie sobie. I teraz tak, gąbeczka czarna, mówię, 30 ml wody na 30 ml szamponu na 8 litrów wody i sobie zasuwacie. Jeżeli chcecie, żeby mieć troszeczkę więcej, bo większe auto, lejecie 35 ml i 10,5 litra wody i super Wam to zasuwa. Przejdźmy do auta, pokażę Wam o co chodzi. Ja użyję czerwonej gąbki, ponieważ czarną mam zapakowaną, bo to są akurat gąbki, które są demonstracyjne u mnie. Jak klienci chcą, to przychodzą sobie, dotykają, widzą różnicę i ogólnie stosowałem też tą czarną, bo staram się niejako wspierać ten system, dlatego że nie ma nic łatwiejszego w tej chwili, w tym okresie, szczególnie dla Was jesienno-zimowym, jak nalać sobie 8-10 litrów wody i pójść opitolić sobie swoje auto. Wcześniej oczywiście czytam szlauchem, spłukujecie, żeby pozbyć się tego piasku, bo żaden system nie jest idealny, więc musicie pozbyć się tego piasku z grubsza. Natomiast są techniki również, gdzie można myć auto
Ale trzeba mieć do tego techniczne trochę też zaplecze, gdzie można myć auto tak naprawdę nie opłukując i od razu jechać sobie no rinsem. Kiedyś może to pokażę, ale przejdźmy dla Was, żeby było to proste, żebyście widzieli, jak tego użytkować. Pokażę Wam w ogóle, jak wygląda auto, auto, które jest umyte, tak jak Wy byście umyli, a na czarnym obnaży nam wszystko. Postawimy X, jak stawiają to w tej chwili wszyscy na lakierze i testują to w taki sposób, że wtedy po X widać, czy jest do mety, czy nie. A będziemy ręcznika używać do osuszania zerda, ręcznik sztosowy. Naprawdę super. Ja o nim się nie będę wypowiadał, ponieważ za dużo o nim nie czytałem, natomiast wiem, że Marcin by mi lipy nie przysłał. Jedyna jego wada, jak dla mnie, użytkownika, ponieważ ja nie mam aż tak wielkich dłoni, to jest, on dla mnie jest zbyt gabarytny. Natomiast dwa mniejsze robią super robotę. Przejdźmy do auta. Jak widzicie, mamy niedzielę, więc będę mówił trochę ciszej. Idziemy do auta. Jest to 14 listopada. Godzina około 19. Auto specjalnie zagrzałem, żeby obeschło. W tej chwili podjadę nim bliżej i pokażę Wam, jak wygląda to mycie tak naprawdę na samych pianach. Więc podjadę i zaraz sobie pogadamy. No jak widzicie, wracam, jestem. Troszkę może to lepiej podświetlimy jeszcze, żeby nie było jakieś tutaj lipy. O! To mamy. Jeszcze cykniemy tu dwa. No i dobra, słuchajcie, o, trochę mi bujnęło. Bujnęło mi ze względu na mikrofon. No i jak widzicie, lecimy. Masa osadów, no ale to nie są osady mocno jakieś, które zostały. One nam spokojnie zejdą. Natomiast zrobimy tego X-a. To już tutaj doskonale widać. Nie ma co tutaj wiele pokazywać. Macie X-a, tego nie róbcie, bo tego się powinno nie robić. Mamy jednego X-a. Gdzie by Wam jeszcze tu zrobić? Może tu u dołu tego X-a. Piachu nie ma. Żeby nie było. Wszystko zostało, ten piasek grubszy zmyty pianą, którą Wam pokazałem. Lakier czarny, stary, 15-letni, więc obnaży nam wszystko. Zróbmy sobie tu jeszcze jednego X-a. Mamy X-a. Tu X-a zróbmy. Tu X-a zróbmy, żeby nie było. Możemy zrobić, o, tu doskonale, X-a. Jest X widać? Jest. Tu jeszcze X-a. Macie tych X-ów, Wam nastawiam, żeby nie było. A tu zróbmy sobie Y i X, żeby było śmiesznie. Łopatologicznie. Jedyne, czego zapomniałem, to pirometru. Woda ma około 15 stopni, ale pójdę Wam po ten pirometr, bo powiecie, że znowu czegoś w teście brakuje. Pirometr jest, żeby nie było, komisyjnie, na dworzu. 2,5, zależy gdzie. 2 stopnie. Pod wiatą mamy 3 stopnie, więc zobaczcie, jak się sprawdzi system. I temperatura, no mówię, 18,5, 15, będzie też, będzie nieźle. I na czym to w ogóle polega, jak to się je i jak to ugryźć? Słuchajcie, zaleta jest taka tego, że macie jedno wiadereczko. Ja tu wlałem trochę więcej specjalnie. Mamy około 9 litrów wody, gąbeczka, która umyła około 2000 samochodów. Po niej nie widać jakichś znacznych śladów zużycia. Była prana dwa razy. Kiedyś Wam to pokażę jak. Ale na czym to w ogóle polega? Lejecie sobie, jak już powiedziałem, 30 ml na 8 litrów wody, czy 35 na 10. Gąbeczka. Lekko sobie tą gąbkę odsunę. Ściskacie. Natomiast ma być to na tyle, żeby ta woda Wam spływała spokojnie tutaj, żeby gąbka nie była sucha. I przejeżdżacie sobie, myjecie sobie. Bez docisku. Gąbka ma swoim ciężarem pracować. Jedziecie sobie. Możecie przejechać sobie, tak? Obszar cały roboczy. Widzicie? Ja tu wcale nie naciskam. I co?
To jest część, która była myta. Widać, jak ten brud tutaj się wchłania. Przerzucacie sobie gąbkę i jedziecie sobie. Od środka macie. Zobaczcie, ja tego wcale nie naciskam. Gąbka sama pracuje. I znowu zajeżdżamy. I tak element po elemencie. Moczyć częściej gąbkę, jak nie jesteście pewni. Zobaczcie, jak to wciąga brud. Moczymy. Raz. Dwa. Nie jesteś pewien. Mówię, woda ma płynąć. Nie jesteś pewien. Kładziesz i przejedź jeszcze raz, jak nie jesteś pewien. Tu już nie musisz obracać gąbki, bo większość zebrałeś. Zobacz, jaka to jest szybkość. Nie wiem, ile to nam zajęło. Cały taki duży element. Bez spłukiwania. Chcesz? Przejedź, proszę. I mamy. I maska praktycznie jest skończona, moi mili. Bez żadnego parcia, bez nacisku. I element jest skończony. Spójrzcie, jak przełamuje się woda. Ona bardzo fajnie się przełamuje. Ja zatrzymuję, objadę całe auto, zacznę osuszać. Te X-y zobaczycie sobie, wjedziemy do nich po osuszeniu. No dobrze, słuchajcie, powróciłem tak szybciutko. Jak widzicie, woda jest taka, także to widać, co tutaj jest. Pełen syf. Gąbeczka. Tak wygląda po myciu. Ma oczywiście jakieś tam wtopy, ale ja to usunę bezproblemowo power cleanem, napsiukam power cleana. To też i HPC bardzo dobre w stężeniu 1 do 5 i gąbka mi wszystko odda bez problemu. Jak nie można uprać w pralce w temperaturze 30-40 stopni, krótki program syntetyki na 40 stopni w maksie, 40 minut i super Wam się upierze. Zobaczcie, zostało mi raptem 6 litrów wody, z gąbką miałem 9,5, więc weźmy gąbkę, nic się tu nie zmienia, a gąbka, zobaczcie, ile potrafi gąbka wpić, Wam pokażę. Widzicie, co się dzieje? Litr. Więc jak ją wyciśniecie, ja tak trochę to nieporadnie zrobię, jednorącz. Mówię, woda ma lecieć. To ile nam jest? Około 150-200 ml. Tak wygląda auto. Auto po objechaniu. Zajęło mi to może 5, 8, góra 10 minut. O, coś się tu u nas dzieje. Te X-y, które stawialiśmy tutaj. Ja ich tu nigdzie nie widzę. One były tutaj, tutaj, tutaj. Tu mamy zamknięte. Tu mieliśmy X-a. No wszystko jest doczyszczone. Po dołach zresztą widać, jak fajnie to obcieka. Lakier jest całkowicie do korekty. Co się z niego da, to z niego wyciągnę. Ja go nie będę malował, ponieważ to jest moje auto. Auto do dojazdu do pracy i takie testowe dla Was. Czarny lakier wszystko pokaże. Tu mieliśmy tego X-a i Y-a. Ja tu nic nie widzę. Dobra, nie ma co za dużo gadać, bo została mi chyba minuta. Z tego, co ten obetrę auto, wysuszę zerdą i pokażę Wam, jak wygląda mokra zerda, ile wciągnęła. No dobra, lecimy tak szybko. Gwarantuję Wam, że efekt jest niesamowity po myciu i za każdym razem będzie tylko dużo, 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 dużo lepiej. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście pozostawcie łapa, suba i tak dalej. Przekazujcie ten kanał innym. Mówię, lakier ma bardzo dużo degradacji różnych, ale tu nic nie widać. X-ów, tam widzicie tą zerdę. Ona naprawdę nie jest duża, ale w moich rękach jest zbyt obfita. I zobaczcie, żadnych X-ów, nic tutaj nie mamy. Pod każdym kątem Wam pokażę. Spójrzcie, tu widać, jaka jest szyba, żeby nie było. Więc pewno zaraz mnie wytnie. I tutaj mieliśmy X-a i Y-a, tu nic nie widać. Tu mamy, z daleka jeszcze Wam pokażę. Tak to wygląda. Lakier jest w dramatycznym stanie. Ja go wyprowadzę powoli, ale dopiero na wiosnę. Teraz zrobię tylko szyby. Szyby też są do polerowania, ale chcę na zimę położyć sobie powłokę, czyli chemicznie generalnie je wyciągnę, a resztę sobie będę wyciągał na wiosnę. Także dziękuję, jeżeli film się podobał. Zapraszam do kolejnych części. System Optimum, Car DNA, gąbki.
Ręcznik Zelda, jak najbardziej warte. Pozdrawiam Was z tej strony, Rafał, hej. O nie, udało mi się jeszcze dłużej, a ja już Was pozdrowiłem. Także obejrzymy sobie to auto jeszcze. Taki Falstaff, ale kręcone z ręki, wszystko. Pod każdym innym kątem. Mi to zajęło około 20 minut. Nie wiem, ile Wam to zajmie. Na początku może dłużej, ale jaka jest oszczędność czasu, jeżeli chodzi o system mycia. I ja to osuszałem tylko zwykłym ręcznikiem jednym Zerda. Szybko chciałem skończyć i teraz Wam pokażę, położę na masce, żeby nie było. To jest McLeod mały, ja lubię pracować takimi ręcznikami, może troszkę większymi. A tu mamy tą Zerdę. I zobaczcie, ona wytarła całe to auto. Taki ręcznik takiej wielkości. Szczegóły to sobie znajdziecie na innym kanale lub u innego gościa. Zapraszam do Kardena, tam znajdziecie. I ja wolę osuszać takimi. Czyli to jest tak naprawdę... O, mógłby być na połowę tak ucięty dla mnie. No, ale ręcznik jest sztos. Ja lepszego ręcznika, jeżeli chodzi jak Zerda, nie używałem, używałem różnych. I G-Technica, i Firebola, i tego naszego, Goodstaffy, nie Goodstaffy, wszystkie inne. I naprawdę Zerda robi złotą robotę. Także myślę, że teraz mogę się już z Wami pożegnać. Zapraszać na kolejne materiały. Także system mycia za pomocą gąbki. Big Red Sponge, w tej chwili Black Red Sponge. Jak najbardziej. Super sprawa. Na ile nam spadła temperatura? Jeszcze zobaczmy. 14,5 stopnia. Na dworze mamy pewno wiatę mi łapie. Jeden stopień zaraz pewno gdzieś pokażę. No, 1, 2, 2,5. Także jeżeli w takich warunkach się ten system sprawdza, no ja nie mogę umyć w tej chwili na dworzu, ale umyłbym to na dworzu. To u Was pod blokiem też się sprawdzi. System jest jak najbardziej dla ludzi, którzy chcą sobie samemu dbać. To są bezpieczne środki. Optimum wyciągnęło ze świata to, co najlepsze, to, co mogło. Tak naprawdę jest. Także jeżeli chcecie sobie zadbać o własne auto, szampon Optimum, wiadereczko, gąbeczka, Black Red Sponge, Black Sponge, przepraszam, nie Red, Black Sponge, czyli czarna gąbka. I zrobi Wam sztosową robotę. Nie ma co już tu się dużo zachwalać, zachwycać i tak dalej. Ci, którzy chcą stanąć w szranki na dwa wiaderka, zapraszam. Chętnie zrobię taki test. Nagramy razem wspólnie materiał, bo to, co robi ten system jeszcze w tak zimnej porze, to dla mnie to jest sztos. Nic lepszego nie potrzeba. Myślę, że teraz mogę się śmiało pożegnać z Wami i podziękować za to, że byliście ze mną. No i co? Zapraszam na kolejne materiały. Już teraz na 100%. Ja ten system mówię, używam już trzeci czy czwarty rok. Trzeci chyba. Umyte około 2000 aut tą gąbką. Także tamte posłużą mi chyba do i moim dzieciom, tak powiem, jeżeli będą chciały się tym zajmować. Jeżeli szukasz czegoś trwałego, nie szukaj niczego więcej. Jest jeszcze inny szampon McNeil, czy jakoś inaczej, 8-5, coś tam, jakiś symbol. Natomiast coś próbowali stworzyć, a powiem Wam tylko tak w sekrecie, że Optimum oprócz mycia służy jako lubrykant i można go używać jeszcze do sprzątania w środku auta. No masa zastosowań. I pod glinkę, nie pod glinkę. No po prostu szok. Zobaczcie, jak to wyciągnęło. Oczywiście lakier ma degradację różnego rodzaju, ale w połączeniu, jakbym go chciał teraz robić mu korektę lakieru i robić na zasadzie Padłoszera 4000, pas z Optimum, gąbę Clay Country i maszyn Zentula, zrobię to błyskawicznie, naprawdę dużo szybciej niż tradycyjne systemy. Pomimo tego już jestem amatorem, a staram się uczyć cały czas tego. Ale dobra, film nie o tym. Może się jaram, ale to jest naprawdę coś niezłego. Także kropi, ja kończę, wystawiam, wstawiam samochód do tego, do o, mojego garażowego mini studia i zaczynam robić powłoki. Dziękuję, że wytrzymaliście tak długo, pozdrawiam Was z tej strony już teraz na 100% niedzielnego, późnego wieczora. Rafał z Detailing Ozone Mat Płock.
Dziękuję. Jeżeli film się podobał, łapa, kciuk w górę, przekazujcie ten kanał innym. A szczegóły, jeżeli chcecie poznać, wejdźcie sobie na stronę CarDNA, znajdziecie wszystkie inne rzeczy. Nie ma tu jakiegoś parcia, palca i tak dalej. No ale jeżeli jest coś dobre, to dlaczego mam o tym nie powiedzieć? Dziękuję i zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć.